Nasi widzowie skarżą się na rozwiązanie komunikacyjne jednego ze skrzyżowań na osiedlu północ. Pojechaliśmy, sprawdziliśmy i faktycznie dla kierowców jest kłopotliwa. Chodzi o drogę biegnącą równolegle do ulicy Pułaskiego na wysokości bloku z numerem 81 i jej skrzyżowanie z ulicą Witosa. Przy niewielkim trakcie znajduje się mnóstwo miejsc parkingowych, ale też postój i taksówek. Tymczasem wyjazd z niej na ulicę Witosa jest manewrem dość skomplikowanym i łatwo tutaj o mandat lub znacznie większe nieszczęście. Kierowcy korzystający z tego skrzyżowania wskazują, że kompletnie niewidoczna jest dla nich sygnał Sygnalizacja świetlna regulująca ruch na skrzyżowaniu Witosa z Pułaskiego. Nie wiedzą, czy w chwili wjazdu mają światło czerwone, Zielone, a manewrowanie na tym maleńkim skrzyżowaniu do łatwych nie należy. I stąd za naszym pośrednictwem apelują do zarządu dróg i zieleni. Może da się coś z tym fantem zrobić. Skontaktowaliśmy się z dyrektorem Tomaszem Drejerem, który przyznał, że wskazany przez naszych widzów wyjazd rzeczywiście jest karkołomny. Obiecał również, że w ciągu najbliższych dni pochyli się nad problemem. Do tematu wrócimy za parę dni.